Kampus. Dzień dobry, kochane słuchaczki i kochani słuchacze. Witam Was w ten chłodny i przyjemny sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego, jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moim dzisiejszym gościem jest Gwiazda Roka i pisarz Dawid Karpiuk. Cześć, Dawid. Cześć, dzień dobry. Dawid gra, słyszycie ten głos? Dawid gra w zespole Dziwna Wiosna. Już trzy, trzy razy powiedziałam zimna wiosna, jak mówiłam o tym, ale to jest dziwna wiosna, proszę państwa. Nie możemy przeklinać, nie? Nie możemy przeklinać, niestety. Możesz mówić same miłe To jest to inna nazwa tego zespołu, ale ona jest nieparlamentarna. No to jak jest nieparlamentarna, to nie możemy, gdyż rozmawiamy tutaj i mówimy do ludzi, którzy są kulturalni, mili i wypoczęci. Dawid napisał książkę, w ogóle jest dziennikarzem. Jesteś dziennikarzem, prawda? I napisał książkę, która ma tytuł Dzieciaki. Ukazała się w wydawnictwie Agora. Kiedy się ukazała? W kwietniu. kwietniu. Ja ją bym przegapiła, bo ma taką okładkę, która by sugerowała jakieś takie, jak to ładnie się teraz mówi, Janka Adult historię, bo ma taką narysowaną graficznie dziewczynę z pieskiem i na tle takiego dosyć ciemnego i strasznego miasta, które wygląda jak Gotham, a tak naprawdę chyba jest Warszawą. I przeczytałam tę książkę, bo poznałam Dawida i mnie zirytował, i postanowiłam tę książkę przeczytać, żeby się do niej przyczepić. I skończyłam ją czytać dzisiaj i się nie mogę do niej przyczepić, bo jest bardzo dobrą książką. W skrócie jest to, ja myślałam takie hasło reklamowe, że to jest taka euforia po polsku, w związku z tym wszyscy są po prostu gorzej ubrani i też biorą gorszej jakości substancje. Powiedz mi, bo to nie jest fikcja fikcja, prawda? Jest zresztą napisane to w książce. Skąd się wziął pomysł na to, żeby napisać książkę, która jest oparta o prawdziwe historie? No bo nie umiałem innej książki chyba napisać, w sensie nie umiałem napisać powieści, tak mi się wydaje. A to jest książka reporterska, znaczy, czekaj, muszę to zdjąć. To jest książka reporterska, to znaczy ona jest jeden do jednego oparta na faktach. Tam są jakby bohaterowie, są, to są ci, którzy są, nie są sklejeni z żadnych tam, wiesz, i ona nie jest fabularyzowana. Um, no więc chciałem napisać reporterską, bo to była jedna książka, o której myślałem, że będę wiedział, że będę umiał ją napisać. Mhm. Co oczywiście było nieprawdą, bo się okazało, że muszę się dopiero nauczyć. Ale no tak, tak, znaczy, bo trochę to robiłem w gazecie, oczywiście w innej formie, ale, mhm. ale wiesz, ale jakby robienie jakiejś takiej konstrukcji opartej, znaczy jakby idącej z faktami, to jest coś, co jakoś tam umiałem chyba. Jest to książka dla mnie, to była książka trudna bardzo w czytaniu, bo właśnie dlatego, że to są prawdziwe historie, jest to dosyć przerażające. Ja jestem matką nastolatki, wprawdzie na razie twód płukać nie sprawiającej żadnych problemów, ale w zasadzie chyba większość rodziców nastolatków i nastolatek, które sprawiają problemy nie wie o tym, dopóki się nie wydarzy coś naprawdę strasznego. To, że się wpisujesz w jakiś tam ważny temat tą książką, to sobie zostawimy na koniec rozmowy. A ja bym się chciała teraz od do Ciebie dowiedzieć, czemu wybrałeś taki temat książki? Bo wiem, chciałeś napisać reportaż, fajnie, mogłeś napisać, nie wiem, graż w zespole rockowym, mogłeś napisać o tym, jak się bawią rockmeni na backstage'u, a napisałeś <słuch> książkę o małolatach. Nie no to jest nudne jak się bawią rock main na backstage. Dużo wydaje... osób uważa, mm. że nie jest. Znaczy nie, to jest przyjemne oczywiście czasami, chociaż ja tu często wracam do psa po prostu, więc moja zabawa na backstage wiesz. Ale wiesz co, no był taki moment, że napisałem parę społecznych tekstów do, do gazety o o młodych ludziach z kłopotami różnymi. Mm -hmm. Mm -hmm. I tak sobie i wtedy sobie pomyślałem, kurde, w sumie przydałabym się jakaś forsa. I chciałem książkę, mam, to wiem, jest świetny pomysł. Za, mi... Doskonały pomysł. No I tak, i tak zro... pójść do roboty. I nie miałem pojęcia w ogóle tak naprawdę, że to będzie. Znaczy, wtedy wtedy myślałem sobie, no dobra, to tam taki w sumie długi reportaż gazetowy. Mm -hmm. I dostanę za to fajną zaliczkę od wydawnictwa. Mm -hmm. Um, po, czym, um, po czym poznałem M, czyli główną bohaterkę mniej więcej w tamtym czasie. No i jakoś pomyślałem sobie, okej, okay, to ona będzie jedno, jedną bohaterką, że będzie miała rozdział. Potem mnie wydawnictwo wywaliło i kazało oddawać zaliczkę. Mm -hmm. Bo się spóźniałem, a też oczekiwali chyba czegoś innego. Mm -hmm. No i Agora mnie przyzuliła jak matka. <laughs> e i ja też wiesz, w którymś momencie pomyślałem, że ja, że ja chcę, żeby to było, żeby to się czytało jak powieść, maksymalnie jak tylko może być mm -hmm. czytane jak powieść i żeby w ogóle usunąć siebie z tego, żeby nie było, że pan dziennikarz coś tam i, i żeby to broń Boże nie był e, gazetowy długi reportaż, no bo to bym się chyba zabił własną pięścią, jakbym robił to, co wiesz, znaczy mm -hmm. nie po to robisz coś obok, żeby robić to samo. Rozumiem. Ale zanim pogadamy sobie trochę o tym, co się dzieje z naszymi dziećmi, to chciałabym Cię spytać jeszcze trochę, bo powiedziałeś przed przerwą o tym, że to jest to, mia, to jest reportaż, który jest fabularyzowany. Nawet nie, jest, jest napisany jak powieść, tak? Mm. I pytanie do Ciebie było takie, jakim cudem te dzieciaki, z którymi rozmawiałeś, zaufały Ci na tyle, że powiedziały Ci takie rzeczy o swoim życiu? Jak to się stało? Czy to dlatego, że wyglądasz jak łobuz, czy o, o co chodziło? <laughs> Tego nie wiem, ale. To często mi się zadaje to pytanie, a mi się wydaje, że to nie jest. Bo to nie ciekawe. Jest, y, a to tak. każdy są inteligentni. Pff. No to no. odpowiadaj proszę. I to jest. Y, to znaczy, ludzie, rozumiem, że ludzie zadają to pytanie, bo się zastanawiają, prawda, jak to się stało, ale jedyne, co ja mogę powiedzieć, to jest to, że, że oni po prostu chcieli rozmawiać. I że to seria jest tak, że jak przychodzisz do ludzi i mówisz, że chciałabyś z nimi pogadać do książki, hmm. to oni ci po prostu, wiesz, no, odmówiłem może ze trzy osoby, a tak to każdy chciał rozmawiać. Ja musiałem raczej się opędzać w którymś momencie i mówić, że przepraszam, ale to już mamy jakby hmm. wszystkich bohaterów, bohaterki, co pewnie jakoś tam, wiesz, no... To do diagnozy trochę, nie? Dlaczego się tak dzieje? No, bo ludzie są niewysłuchani. A znaczy częściaki są nie, nie, nieszczęśliwe i ni, e, faktycznie nikt nie zwraca na nie uwagi, co jest e, dosyć straszne i, i wydaje się być e, trochę powodem i przyczyną tego wszystkiego, co się z nimi dzieje. Ale o tym jeszcze trochę potem pogadamy, bo muszę cię spytać o jedną ważną rzecz, bo nie byłabym sobą i też jesteśmy w Radio Campus i e, będą grane jakieś muzyczki. Mm, ty grasz rocka, mogę sobie tak powiedzieć, że to jest rok? Bo ja wiem, że teraz jest dużo odmian i nie można mówić takich rzeczy. Nie, no można chyba. Rock and rolla. No więc grasz rock and rolla, Disco. A w twojej książce jest pełno rapu. Jest Ta. rap za rapem e, i są cytaty z, z piosenek rapowych e, różnych polskich wykonawców i wykonawczyń, bo jest też Oliwka Brazilii na przykład, nie wiem czy ją można nazwać rapową wokalistką, ale jednak mimo wszystko jest tam. No jak to? E, I powiedz mi, e, czy to było tak, że te dzieciaki ci mówiły o tych e, numerach, czy tobie się to wkleiło w, w, w pisanie książki? Na I skąd znasz rapie, jak jesteś rock'n'rollowcem? No nie, ja, bardzo, ja się akurat, znaczy no, nie no nie znam się, ale słucham, bardzo okay. lubię. Uważam, że to jest jeden z najfajniejszych gatunków w ogóle, w, w, a w polskiej muzyce też w ogóle. E, I że tam są super tekściarze. Mm -hmm. No na przykład, wiesz, nie wiem, Oskar z problemu ma fantastyczne teksty, nie wiem, Sokół to samo. Oni wszyscy, mm, którzy są w tej książce, na no prawie. E, Um, zapytałem mm, jedną z bohaterek mm -hmm. na samym początku. Poprosiłem ją, żeby mi jakieś piosenki polskie, które lubi przysłała, po prostu, żeby mi coś podsunęła. Okay. Bo pomyślałem, no, żeby że. Playlistę. Żeby to miało tak, żeby ta książka miała soundtrack. No i ona mi przysłała same rapsy, więc yy, yy, i to takich artystów, yy, yy, część z tych artystów, których ona zaproponowała i część z tych piosenek, no jakby sam jestem słuchaczem. No. Więc wtedy pomyślałem, że ej, to w sumie bardzo dobrze pasuje i ten język nawiki i teksty i, i, i wtedy pomyślałem, że będę wszystkich pytał, czy mają jakieś swoje hip-hopowe numery, które lubią. I z tego, to, z tego się to wyciągnęło. Więc pomyślałem, że jak już hip-hop, to nic innego. No bo też... Większość rokowych piosenek ma teksty, wiesz? No, takie sobie. Ale pojawia się tam Rysiek Ridel, którego słucha e, pijana matka. Da, no tak, ale bo to widzisz, bo to też jest różnica pokoleniowa, mm -hmm. nie? Jakby to było zaznaczenie tego, no bo matka kocha dżem, no bo Cem. I mi słuchała też. To było bardzo rozczulające dla mnie, gdyż ja też słucham Erosmus. A ja też bardzo lubię. Mam nadzieję, że nikt tego nie słyszał. Ale balladki, czy te balladki, nie? Balladki, oczywiście, że balladki, wiadomo. Ja byłem w Liv Tyler, jak miałem 12 lat. Jezu, każdy był. No wiem, że każdy, no ale wiadomo. to ja informuję, że ja też. <laughs> y, bo, wiesz, bo ja mam taką, e, oczywiście mnie się od razu włączają jakby tysiące różnych problemów związanych z, z tą książką, na przykład taki, że e, dorwie tę książkę, ja na przykład e, dam tę książkę swoim e, koleżankom, które mają nastoletnie dzieci e, i one przeczytają tę książkę i sobie, aha, <laughs> jak moje dziecko będzie Słuchało rapu, to zaraz wpakuje się w narkotyki i różne inne kłopoty. Czy to nie jest trochę tak, że napiętnowałeś ten rap te rapsy jakimś takim. E, e, nie wiem, taką, takim przeczuciem katastrofy, że, że jak dzieciaki słuchają takich rzeczy, to już w ogóle na stracenie. Że lepiej, żeby nie. jednak posłuchały, nie wiem, tam <śmuchy> <śmuchy> dziwnej wiosny. <śmuchy> nie, też chyba nie najlepiej. Jakichś miłych rzeczy, no nie wiem. Dawida podsiadło. No. Nie, 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 nie zupełnie. Nie. Dawid podsiadło, tam zresztą jest. Więc no jest to na, prawda, to sorry, Dawida podsiadło i chyba radzi sobie nieźle. No nie, zobaczymy, no co, wiesz, książka z, będzie zataczała coraz szersze kręgi i zobaczymy, co się stanie z Dawidem. E, czy będziesz w stanie go skancelować? <laughs> znaczy ja, to mi w ogóle do głowy nie przyszło, ale to nie przyszło mi do głowy, dlatego że ja w ogóle nie uważam, że to jest książka, która ma przed czymś przestrzegać. No właśnie, to po co napisać tę książkę? Jak już poznałem M i zacząłem z nią, z nią gadać, jakby jak już stwierdziłem, że to nie będzie taki raport, jaki pytanie. Ile lat miała M, jak zacząłeś z nią gadać? 18, tam okay. bez paru miesięcy nawet. Dobra, mówił dalej? No, 17 z czymś miał. Um, jak, I wtedy pomyślałem sobie, że jak ona mi zaczęła opowiadać swoją historię, a my żeśmy gadali, no nie wiem, za dwa lata, mm -hmm. dwa lata, no. Um, i potem zacząłem poznać inne bohaterki, to pomyślałem sobie, że to będzie po prostu książka o, o niezwykłych młodych ludziach, mhm. którzy są bardzo pięknymi ludźmi e, i którzy mają bardzo trudno. Mhm. I oni nawet, bo ty w którymś momencie powiedziałeś, że to są zepsute dzieciaki, ja nie uważam, że one są zepsute. Znaczy zepsute nie w sensie, że wiesz, o, o rotę, tak. tylko tak. popsute. W sensie, tak. że coś się stało w życiu takiego, że, e, że ktoś powinien im pomóc, e, no tak. po prostu. Więc jakby ten, ja chciałem po prostu pokazać ich życie i ich świat i też bardzo chciałem pokazać ten moment. <laughs> mi się wydaje, że to jest bardzo trudny moment w życiu, kiedy się stajesz dorosłą osobą, już tak trochę. No wiadomo, mm. że nie tak do końca, ale trochę. W świetle prawa dorosło. No tak, takiego wiesz, taki moment w dojrzewaniu, kiedy masz najgrubsze konflikty, wydaje mi się. A przynajmniej ja miałem. I bohaterki, bohaterowie dzieciaków też. <laughs> I nie każdy to przeżywa. Więc... Nie każdy to przeżywa nie w sensie niestety, kochane słuchaczki i słuchacze, że nie każdy ma w swoim życiu taki moment, tylko nie u każdego ten moment kończy się kontynuowaniem przygody z życiem. O tak to jest, ci chodzi? Dokładnie. To jest oczywiście potwornie przykre w tej książce i mm, trochę miałam tak, że jak, jak to czytałam, to utożsamiałam się z większością bohaterów i bohaterek. Co oczywiście nie mówi o mnie dobrych rzeczy. Przepraszam, mamo. Przepraszam, tato. Ale To są wspaniałe osoby, naprawdę. To są wspaniałe osoby, tak. Natomiast e, faktycznie jest coś takiego w, w tej książce, że e, z jednej strony m, człowiek, który to czyta, który na przykład jest rodzicem i, i który powinien to przeczytać, tak naprawdę tę książkę, dlatego że ona daje bardzo dużo, tak jak obejrzenie serialu Euforia, który oczywiście mi się nie podobał, bo jakże bym mógł inaczej, ale uważam, A że jest. Ważny. że to jest polska euforia. A to już teraz. Rozumiem. Nie, ale chodzi, bardziej <laughs> mi chodziło o, o ten taki, wiesz, no jakby to, to, co było dodatkowo w tej euforii, czego u ciebie nie ma, bo u ciebie jest jednak mimo wszystko, dlatego, że to jest reportaż, jest bardzo dużo takich. E, społecznych rzeczy i psychologicznych, i bardzo ważnych, a w euforii to jest bardzo mocno spłycone. Nieważne, dobra, ale czekajcie, nie, nie o euforii, tylko o, o dzieciakach. I czytałam sobie tę książkę i pomyślałam, że wszyscy rodzice powinni ją przeczytać, chociaż będą nią naprawdę do gruntu przerażeni, bo trochę jest tak, że tych dzieciaków jakieś, już teraz nie pamiętają, bo co 8 na 10 dzieci w, w wieku gimnazjalno-licealnym, bo to jakoś jeszcze się łapało wtedy gimnazjum, okalecza się na przykład. Natomiast nie wiem, ile procent rodziców spośród z tych, z tych dzieci o tym wie, natomiast jest to na pewno jakiś mikry procent. I ważna jest ta książka, oprócz tego, że jest trudna, i, i, i smutna bardzo. I też świetnie napisana, do czego jeszcze dojdziemy. To jest. <laughs> Dawid. Dziękuję, Dawid, do widzenia tego. Na to czekałem. Dawid do domu. się ucieszył. <laughs> dostał głaski. To jest taka książka, którą warto przeczytać, żeby wiedzieć w zasadzie, czym żyją te dzieciaki teraz. Bo można oczywiście powiedzieć, że to są dzieciaki z dużych miast, dzieciaki z trudnych domów i że to nie dotyczy mniejszych miejscowości, nie wiem, dobrych, lepszych domów i tak dalej. Ale w Twojej książce są bohaterowie, którzy mają dobre domy, a nadal są no, w dużych kłopotach, nie? No jest Miśka na przykład, mhm. która jest. To jest w ogóle jakaś taka niesamowita postać. W sensie tam są same niesamowite postacie, ale ona mi w ogóle dużo rzeczy uświadomiła. Ona jest z domu, który jest jakby ekonomicznie tam jest wszystko bardzo dobrze. Mm -hmm. um, jej, jej starzy nie są razem, no ale to nic nie znaczy. znaczy Mają dobre relacje z ojcem, ma w zasadzie dobre relacje z matką, no ale ma taką. Jakby matka zbudowała z nią taki typ relacji, który się pewnie zdarza, że ja będę twoją najlepszą przyjaciółką. A jednocześnie. Matka żyje trochę takim życiem, którym jej córka by chyba chciała żyć. To znaczy, podoba się facetom, mm -hmm. ma partnera, randkuje, jest taka przebojowa i tak dalej. A mieszkań się taka nie czuje. I to, co ja tam. Ja jestem po prostu może mało bystry, ale poza tym jestem też facetem. Ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, jakim terrorem jest yy, yy, takie, wiesz, sformułowanie, ale razem z z, jakby z okalającą je mitologią ładna dziewczyna. Mm -hmm. Znaczy wiadomo było, że. Rzekaj, bo teraz yy, To jest długi temat, bo to jest temat, który ja na pewno chcę poruszyć i okay. do którego chcę wrócić, więc teraz sobie zrobimy jeszcze przerwę, a potem wrócimy do ładnych dziewczyn, bo, bo to jest yy, dosyć istotna rzecz w tej książce. Yy, rozmawialiśmy trochę o tym, że twoja książka jest. Yy... Reportażem napisanym tak, żeby się czytało jak powieść. Czyta się faktycznie jak powieść, ale myślę, że to jest trochę wynika z tego, że bardzo by było ciężko jakiejś osobie uwierzyć w to wszystko, co tam się wydarzyło, bo chyba mamy taką tendencję, żeby nie widzieć prawdy o tym, co się dzieje dookoła nas, a w Twojej książce jednak, mimo wszystko, dzieje się bardzo dużo niedobrych rzeczy. I twoi bohaterowie i bohaterki, jak już mówiliśmy wcześniej, są dziećmi zepsutymi, ale nie zepsutymi w sensie, że są niedobre, tylko kto się popsuł. I powiedz mi, skąd się biorą kłopoty tych dzieciaków? Nie, nie mówmy o wszystkich, ale o tych, które, z którymi ty rozmawiałeś? No, najczęściej z rodzin po prostu. Mhm. Próbuję się zastanowić, czy jest jakakolwiek bohaterka lub bohater, który nie miał jakichś takich dziwnych sytuacji w rodzinie patologicznych. Ale nie ale wykoniem, patologicznych tam... to jest, wiesz, to, to, mm -hmm. to się mówi, że patologiczne to jak ktoś nie ma kasy, co jest mm -hmm. bardzo w ogóle takie nie, niesprawiedliwe. Bo tam są dzieciaki z rodzin, w których były pieniądze, albo w których nie było pieniędzy, ale nie było ani wystarczającej ilości miłości, ani takiego chyba poczucia, że są ważne. No i rzeczywistość nie pomaga, więc jak sądzę, jak nie dostaniesz jakichś naprawdę takich solidnych fundamentów, po prostu, że się nie boisz bliskości, na przykład, albo że czujesz, że jesteś istotną osobą dla kogoś, no to wtedy masz przerąbane. Skończyliśmy poprzednią część rozmowy na ładnych dziewczynach i do tego bym <grym> chciała wrócić, bo to jest, to jest taka rzecz, która jest, tam jest bardzo dużo tematów, które moglibyśmy sobie <grym> wyciągnąć i o nich rozmawiać, ale może jak już to wywołałeś, to porozmawiajmy o tym, bo to jest dosyć ciekawe. Jest tam nie jedna bohaterka, która mierzy się z tym, że bardzo chce być ładna i wydaje się, że wszyscy są ładniejsi od niej i walczy ze swoim ciałem. Walczą te dziewczyny ze swoimi ciałami, bo to nie jest jedna, jedna osoba. Takich osób jest bardzo dużo, bo jest tam cały jeden fragment o bulimii, anoreksji, zaburzeniach odżywiania. Powiedz mi, bo tam jak byliśmy na przerwie, jakbyście słuchali, kochani słuchacze i słuchaczki muzyki i wiadomości, to rozmawialiśmy o tym, że... Um, że jest coś takiego w tych dzieciakach, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, no, że są, są trochę pogubione w ilości bodźców, które dostają i mam wrażenie, że z tego się bierze dużo, dużo kłopotów. Tylko jak z tym walczyć, nie? Czy, czy te dzieciaki coś, które mówią bardzo mądre rzeczy w tej książce i pytałam cię o to i ty że te mądre rzeczy, które tam są w tej książce, bo bałam się, że to ty wymyśliłeś i wtedy to by było creepy, e, bo, bo tam są takie bardzo kobiece perspektywy i takie bardzo kobiece rozkminki e, i byłoby to dziwne, gdyby to był jakby twój mózg e, i czułabym się zaniepokojona, ale na szczęście to były bohaterki. E, powiedz mi, z czym one się, z czym one się mierzą, e, jeżeli przy, jakby weźmiemy tą, ten, tą bułeczkę ładnej dziewczyny? Co tam się dzieje? No z tym, że jesteś, jest taki fragment, w którym Miśka mówi, patrzy w lustro i mówi, kiedyś cię zabiję mm -hmm. do siebie. Więc myślę, że to jest, wiadomo, że, 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 że faceci młodzi też jakoś tam rywalizują, który się bardziej podoba dziewczynom, jest lepszy w tym tam, czy w czymś. Ale te, ten, ta koncepcja ładnej dziewczyny jest, jest taka strasznie terrorystyczna, wydaje mi się, bo no po pierwsze, prawie nikt się na to nie załapuje, bo, 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 bo ostatecznie, jakby no nawet jak spojrzysz na badania, to generalnie, powszechnie w Polsce młode kobiety dziewczyny uważają, że są nie dość jakieś mhm. tam, nie dość ładne, nie dość szczupłe, nie dość cokolwiek. No i to jest taka kategoria różnicująca e, wszędzie, znaczy w domach, w szkołach i potem wiesz, w pracy, wszędzie. No i pomyślałem sobie, jak rozmawiałem z Miszką, ona mi to właściwie ona mi to właściwie wszystko wykładała. Ja sobie mhm. myślałem, kurczę, że to jest perspektywa tej osoby, która uważa, że nie jest ładną dziewczyną. Czyli w pewnym sensie, jakby chcielibyśmy opowiadać o zwycięzcach, mhm. zwyciężczyniach. A ona ma taką silną perspektywę osoby jakoś tam we własnym mniemaniu przegranej w tej mm -hmm. kategorii, nie w tym wyścigu do bycia ładną dziewczyną. I to jest straszne. Znaczy, no, tym bardziej, że ja tego... bardzo, bardzo często jest nie ma. No, oczywiście wiem, że to bzdura, no, bo każdy jest taki jak jest, ale bardzo często to nie ma pokrycia w rzeczywistości takiego. Bo te dziewczyny schodzą, tam jest w tym, w tym rozdziale o bulimii i anoreksji, one potrafią zejść, nie wiem, z 80 kilo do 40, tak? tak. Bo bo po prostu doprowadzają się na skraj wyczerpania organizmu kompletnego i, i ćwiczeniami. I bardzo mi się spodobała ostatnia reakcja jednej z moich znajomych, jak powiedziałam, że dzieciaki biorą narkotyki i robią sobie krzywdę. I ona powiedziała, że na szczęście jej córka jest bardzo wkręcona w sport i wszystko poświęca temu i ćwiczy dużo i się odchudza i tak dalej, i tak dalej. I miałam na końcu języka powiedzieć że to może temu też należałoby się przyjrzeć, bo takie bohaterki u ciebie też są, nie? Tak, no i są bohaterki, które, które jakby w, w ramach takiej no w jakieś walki o to, co sobie wyobrażały, że będzie lepszym ciałem. No raz, że się głodziły, a dwa, że uprawiały sport, ale to tak typu... Tam jest chyba jedna z bohaterek, która 8 godzin dziennie potrafiła mhm. uprawiać sport. Chodzi, nie chodziła do szkoły, tylko biegała i jak nie mogła poćwiczyć, bo cokolwiek się wydarzyło, to płakała. Mhm. No i ona wtedy była taką dosyć wczesną nastolatką, więc... Więc jakby ten w ogóle ten, ten pomysł na, na, na piękne ciało i tak dalej, i na, na bycie ładną osobą czy ładną dziewczyną, mam takie wrażenie, po prostu łamie karki bardzo wielu osobom. Bo wszystko, co jest poza tą kategorią, jest gorsze. No a jak dorastasz i masz 13 lat i wiesz, że jesteś gorsza i że się nigdy nie załapiesz na to. Mhm. Na to, co każdy chce mieć. Więc, no nie wiem, znajdujesz sobie przyjaciółkę, o której wszyscy mówią, że jest najładniejsza, albo że jest piękna, co jest dalej źródłem Twojego koszmaru. Nie? Mm -hmm. Bo niby jest ci lepiej, bo Ciebie też trochę wtedy zauważają. Ale jednocześnie widzisz, jaka jest różnica między Tobą i nią. i Widzisz, że to są dwie różne galaktyki, które się nigdy nie spotkają. Nie? Mm -hmm. Nigdy nie będziesz żyła tym życiem. No a potem się na końcu okazuje, że ta piękna koleżanka też ma kłopoty i ona sobie myśli, że ona też nie jest dość jakaś. Trochę zrobiliśmy taki e, dark side <gryw> przed piosenką, to teraz może postaramy się, chociaż w przypadku tej książki jest to bardzo trudne, zrobić coś takiego bardziej... Do przodu, więc może spróbujmy się zastanowić nad tym, co byśmy. Ty nie jesteś ojcem, jesteś ojcem pieska. <coughs> Jestem ojcem Amstafa. Antoniego. A czekaj, ale musimy powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Serdecznie pozdrawiamy mamę Dawida, która miała wczoraj urodziny. Tak jest. To jest To jest najlepsze. Tak, i ewidentnie jest dobrą matką, gdyż Dawid siedzi cały czas tutaj z nami. Żyje. I napisał książkę i będzie miał sukces. Powiedz mi, co ty byś zarekomendował rodzicom, którzy są rodzicami nastolatków, którzy przyjdą do ciebie i powiedzą no dobra, jakby napisałeś tę książkę, ona jest straszna, bardzo się boimy, że nasze dzieci będą miały takie kłopoty. Co mamy zrobić, panie Dawidzie? Nie mam pojęcia. Wspaniale. Nie, nie, mam pojęcia, nie jestem ojcem i się w ogóle jakby nie utożsamiam z tą rolą. Jakby mnie zapytali, co zrobić ze swoim psem, to bym powiedział, że iść do dobrej behawiorystki. Jeżeli by mieli Dobra problem. Rada. Więc może w ten sposób, gdyby przyszli z dzieckiem, to bym powiedział. No nie wiem, co bym powiedział. no mam, do specjalistów. Powiem ci inaczej. Mam takiego, yy, 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 mam takiego kumpla, który yy, z którym się znamy 190 lat i który ma yy, dwoje dzieci. Yy. No i on tak, wiesz, oni z żoną czytali tę książkę i mówili mi, że ona była dosyć przerażająca, mhm. ale w którymś momencie Kamil mówi, pozdrawiam cię, jeżeli tego słuchasz, Kamil mówi, że wiesz co, właściwie to pomyślałem sobie, że musiałbym bardzo coś mhm. olić, żeby, żeby aż takie tar tarapaty mhm. czekały. Wiadomo, że nie, nie jesteś w stanie, nigdy nie jesteś w stanie zapobiec, wiesz, różnym nieszczęściom. No ale chyba jednak, jak tak mi się wydaje, no nie wiem, jak masz, jak po prostu potrafisz jakąś bliskość, stworzyć jakąś relację nieobciążającą ze swoim dzieckiem, no to wtedy ono na pewno ma większą szansę na to, że uniknie jakichś takich najbardziej grubych tarapatów chyba. No, ale z drugiej strony masz tam tą miśkę, która jest, to jest w ogóle wspaniały fragment książki. Czekaj, bo o tym, o właśnie, dobra, już zostawmy tą miśkę, ludzie sobie przeczytają książkę, wszystko będzie dobrze, no ale przecież nie możemy rozmawiać o twojej książce, nie chwaląc cię i nie mówiąc o, o tym, bo jak rozmawiałam ojej. z Dawidem na kawie <śmiech> <śmiech> ostatni raz, jak się widzieliśmy, powiedział, że nikt tak nie pisał do tej pory, jak on napisał, bo go spytałam, dlaczego, tak się, dlaczego ja mam przeczytać tę książkę? I on powiedział, bo nikt tak nie pisze. Nikt nie napisał czegoś takiego. Pomyślałam sobie, że jest to butna deklaracja. Ale cóż, taki jest Dawid. I jak przeczytałam tę książkę, faktycznie jest coś takiego w tym języku, bo bardzo często jest tak, że jak czytamy rzeczy napisane dla nastolatków o nastolatkach, nie wiem, o gangsterach, o, nie wiem, o policji, to ten język, którym one są napisane jest sztuczny i śmieszny i na siłę po prostu próbujący być cool. A ty przez to, że to, jest, że to jest reportaż, napisałeś książkę, która jest napisana językiem, no nie chcę napisać językiem ulicy, bo to nie jest to i to jest jakaś idiotyczna kategoria, ale jest napisana językiem faktycznie tych młodych ludzi. W sensie wiem, bo jestem młodą osobą, że oni tak ze sobą <laughs> rozmawiają. To jest, to jest wspaniałe i to jest twoja zasługa. Dziękuję. Znaczy wiesz, to jest zapożyczony język. Um, w takim sensie, że po prostu, wiesz, ja nagrywałem bardzo, bardzo, bardzo dużo rozmów z nimi. A ponieważ musiałem też, wiesz, wplatać w książkę to na przykład, co ktoś sobie myśli, jak coś robi, żeby mm -hmm. to było jak powieść, to musiałem dopytywać najbardziej absurdalne szczegóły. Więc miałem cały czas dostęp do tego języka. I potem jakby, więc, więc w, duży, w dużej mierze on jest zapożyczony. Ja starałem się, żeby w każdym rozdziale on był troszkę inny, żeby podążał mm -hmm. za tym, jak ktoś mówi. Mm. No i potem musiałem tylko tak zrobić, żeby to wystylizować, żeby to się czytało ale jednocześnie, żeby to było jak najbliższe temu, jak oni rzeczywiście, znaczy w ogóle, jak ludzie mówią. Jak Więc ludzie. jeżeli to się udało, to znaczy, jest wiesz, super. no nie wszyscy ludzie tak mówią, no. umów no się. No tak. Jak, jak, Moje jak... koleżanki tak nie mówią. <grym> wiesz, no ja też, że ten język jest jakoś mi bliski, a ja, wiesz, ja knę jak szef, bardzo się muszę tutaj teraz, wiesz... No właśnie chciałam wybrać stopa. fragment twojej powieści, żeby ją przeczytać na antenie okazało się, że musiałabym przeczytać e, nie wiem... Nawet nie spis treści. Nie ma spis treści. Jest spis treści? Ja nigdy nie doczytuję do tych Jest, e... jest, spis jest też ostrzeżenie, ostrzeżenie. A, właśnie. I to jest może, to jest taka rzecz, którą powinniśmy zakończyć tę rozmowę, e, bo to jest książka, która niesie za sobą duży, e, duże zagrożenie, tak mi się wydaje, że wezmą to takie dzieciaki, które są e, podatne na wpływy różnego rodzaju, właśnie dlatego, że są niewysłuchane, niedostrzeżone. Wezmą tę książkę i tak jak my dzieci z dworca spowodowały śmierć mojej koleżanki z liceum, która przeczytała i stwierdziła, o, chciałabym tak żyć. No i żyła, tylko krótko. Ale u ciebie od razu jest napisane, że trzeba, na początku książki, że trzeba uważać i że to nie jest jakby, że to, co tu jest opisane, to nie jest przyjemna zabawa. A na końcu książki jest, i to jest bardzo istotne, Cała lista miejsc, do których można się udać po pomoc, jeżeli coś w Twoim życiu, na albo rodzicielskim, e, dzieje się niedobrego. Czy ja to był Twój pomysł, żeby temu. to zrobić? Nie, ja byłem przeciwny. Byłeś przeciwny temu? Tak. Znaczy, ja dosy, jakby ja rozumiem jakąś mądrość w tym, żeby coś takiego mhm. umieścić. E, pewnie teraz bardziej niż wtedy, kiedy, kiedy się oburzałem, że mhm. to będzie. Książce, bo, znaczy, bo z jednej strony jest tak, że rzeczywiście może to w jakimś sensie w, w oczach niektórych czytelniczek albo czytelników romantyzować. Romantyzować. Romantyzować, mm. o Boże, jakie słowo. No, znać. tak się mówi, to głupio, no ale cóż. Ale rozumiesz. Mm -hmm. ehm, różne zachowania, nie? znaczy styl życia taki po prostu. Mm -hmm. No ale, ale byłem temu przeciwny, dlatego że mi się wydaje, że, wiesz, to jest ok, to jest y, reportaż, ja to zawsze powtarzam, że tam nie ma wymyślonych zdarzeń albo wymyślonych osób, tylko jest po prostu są opowieści prawdziwych ludzi, ale to jest jednak literatura i wydaje mi się, że je, ja mam trochę ból z takim, wiesz, z y, nakładaniem ograniczeń. Na literaturę, mm -hmm. tak samo jak w ogóle na jakąkolwiek formę kultury, na nakładanie ograniczeń, mimo że wiem, że to rzeczywiście jest jakieś ryzyko, ale wydaje mi się, że to jest jakoś ważne, żeby, żeby, nie, żeby nie nakładać mm -hmm. ograniczeń. Nie? Dlatego no, na przykład. Podejrzewam, że niejedno wydawnictwo, by mi bardzo tę książkę chciało albo ocenzurować, albo na przykład zasugerować jakichś ekspertów, żeby z nimi rozmawiać mm -hmm. do tej książki, a szczęśliwie Agora powiedziała iść właśnie na całego w tamtą stronę. Paweł, pozdrawiam cię. Bo, bo właśnie też kończy nam się powoli czas, a jeszcze musimy powiedzieć o jednej bardzo ważnej osobie, która była moim gościem w Radiokampus i która jest gościem mojego serca od lat, czyli twoim redaktorze. Uuu. Proszę bardzo. O Pawle czy o Jacku? O Jacku, oczywiście. A. To mam śmieszną Pozdrów. historię. Połóż Jacka. Z no masz, wiesz, masz minutę, więc jak się zmieścisz w minutę, to. No dobra, to... to teraz będę mówił bardzo szybko. <głos> <głos> e, nie pamiętałem, że poznałem kiedyś Jacka. Mm -hmm. Paweł mi w książce kompletnie niczego nie zmienił i nas połączył na mailu. Więc ja tylko napisałem do Pawła maila. Paweł, nie znam Jacka, ale od razu uprzeć go, że jestem alergiczny na zmiany w języku. Ten mm -hmm. język musi być taki, jaki jest. Nie wiedziałem, że Paweł potem, przez przypadek albo nie, wysłał tego maila do Jacka, ale we wspólnym mailu i Jacek do mnie pisał, tak, poznaliśmy się kiedyś, byłeś u mnie w domu, to po pierwsze. Po drugie, nie przejmuj się. No dobrze, pozdrawiamy w takim pozdrawiamy razie cię, Jacek, bardzo, bardzo Jacka. Dziękuję ci za rozmowę. Dziękuję wam, że słuchaliście takich wesołych rzeczy w sobotnie popołudnie. Czytajcie książkę dzieciaki Dawida Karpiuka. Nie będzie to łatwe, ale będzie to ważne dla Was. Dzięki, że przyszedł, będzie bardzo. Dziękuję Sobotę. bardzo. Dziękuję. Nie, no teraz już jestem mam odhaczone. Medal Środowiska literacki, środowisk Literackich. Tak, przyznaję. Będę go <grymnego> nosił na piersi. Bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Słuchaj, Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.